Złote przeboje na dzień dobry. Śniadanie u gwiazdy. Od samego rana gościmy w samym sercu Warszawy z widokiem na Sejm. Fajnie tu się mieszka? Fajnie, wesoło, można pomachać, można zejść i uczestniczyć w różnych wydarzeniach politycznych i ogólnie towarzyskich. Paweł Stasiak przedstawia nam tutaj swoją najbliższą okolicę. No to może teraz pomachajmy tym, którzy już, proszę bardzo, z 7:30 zebrali się pod budynkiem Sejmu. Pozdrawiamy! Piotr Jaworski, Jarek Budnik i Paweł Stasiak. Śniadanie u gwiazdy w radiu Złote Przeboje. Paweł Stasiak i piosenki, które rządziły naszymi sercami przez wiele lat, to sobie dzisiaj wspominamy w trakcie Śniadania u gwiazdy. Wspominamy i słuchamy, bo przed momentem pocztówka z wakacji. Słuchaj, no nie wiem, czy ty masz tego świadomość, ale ta piosenka zwyciężyła w tegorocznym wakacyjnym plebiscycie na wakacyjny przebój wszechczasów. Jak ty się z tym czujesz? Thank you, thank you! Whitney i Michael, wszystkich kocham. Nie, to jest strasznie miłe. Najciekawsze jest to, że ta piosenka w ogóle sobie nie radziła na listach przebojów w latach 80. I jest coś takiego ciekawego, że wiele takich przebojów, dużo lepiej sobie dzisiaj radzą na listach przebojów, jeżeli chodzi właśnie o przeboje z tamtych lat, niż wtedy. Też taką piosenką jest na przykład Olala, czyli Gdzie jest Ola, która wtedy była takim utworem, który gdzieś tam przemknął i właściwie bardzo szybko spadł. Natomiast dzisiaj jest też jednym z, no jest jednym z większych przebojów w tej chwili, jeżeli chodzi o zespół. Kontynuując, to jeszcze wiele przebojów wszechczasów przed wami, tak? Czekamy na następne wykopaliska nóż. Za rok okaże się, że mamy do czynienia z kolejnym. A my póki co próbujemy rozświetlić wam ten listopadowy, piątkowy poranek w Radiu Złote Przeboje, gdzie jesteśmy na Śniadaniu u Gwiazdy u Pawła Stasiaka. Złote Przeboje na dzień dobry. Śniadanie u Gwiazdy. Jesteśmy u Pawła Stasiaka dzisiaj w centrum Warszawy na pysznym śniadaniu. Kawa, zdrowy sok, już za chwilę. Co to miało być? Ananas i jarmuż, tak? Tak jest, tak jest. Ja gdzieś przeczytałem, że na waszym koncercie w Moskwie było ile? Bo nie wiem, czy tam się ktoś nie pomylił o 0,12 czy 120 tysięcy ludzi. Ponad 100 tysięcy ludzi było, ale to dlatego, że graliśmy na Łużnikach. No to tam dużo ludzi wchodzi, jakby miało być 12 tysięcy, to byliby niezauważeni. Tak. I Rosjanie śpiewali wasze piosenki? Śpiewali, a co było też ciekawe, nie wiedzieliśmy, że jak na przykład nagraliśmy jakiś program telewizyjny tam, do którego na przykład zaprosiła nas Ała Pugaczowa, która wiadomo, że była tam najpopularniejszą. Była w latach 70., 80. i jest do dziś. I będzie. I będzie jeszcze długo, długo. I ona nas tam zapraszała do programów. Te programy były prezentowane. Później na tak zwane życzenie telewidzów były powtarzane. I tych powtórek było na przykład 16. I one wszystkie były w głównym programie telewizji Ostankino. I oczywiście prime time, żeby wszyscy mogli obejrzeć tyle razy. I było dla nas z bardzo dużym zaskoczeniem, jak kiedyś gdzieś wyszliśmy na zakupy, przy Placu Czerwonym był główny uniwersalny magazyn, czyli tak zwany GUM. I nagle okazało się, że i panie, które sprzedają, zaczynają nas rozpoznawać i zaczynają nas rozpoznawać przechodnie, podchodzą, proszą o autografy. I była taka dziewczynka, która podeszła do nas i powiedziała, że tylko my i Anna German z Polski się liczymy dla niej. Byliśmy naprawdę totalnie zaskoczeni. A co kupowaliście? Co kupowaliście? Poczekaj. Niech teraz napięcie wzrośnie, a my do rozmowy z Pawłem Stasiakiem wracamy za chwilę. Śniadanie u gwiazdy w radiu Złote Przeboje. Czy ty występowałeś w programie Jaka to Melodia? Pytamy Pawła Stasiaka, który jest dzisiaj gospodarzem Śniadania u Gwiazdy. Robi śniadanie, Paweł Stasiak się nazywam. Tutaj jesteśmy w centrum Warszawy. Oczywiście, że występowałem niejednokrotnie zresztą. Przecież parę razy już tam machałem z ekranu, z programu Jaka to Melodia. A dlaczego pytam? No bo za chwilę Robert Janowski wpadnie. Właśnie, przyniesie płytę, przepraszam, ale ja jestem w trakcie... Nie jestem w trakcie konsumpcji, bo są pyszne tosty. No dobrze, to 22 3 4 4 3 0, to jest numer do Roberta Janowskiego, polecam. Za 24:09. Halo, jest tam kto? Halo? No ja jestem tylko, a gdzie wy jesteście? Nie ma tu pusto, Boże, jaka bida, jak nudno, jak smutno bez was. A za to jak tutaj fajnie. A gdzie jesteście? Kawa, napoje, to z tyłu Pawła Stasiaka na śniadaniu jesteśmy. A jak ja powiem cześć, Paweł, to on mnie usłyszy? No jasne. Paweł Stasiak, cześć. Robert, mam nadzieję, że następnym razem też zawitasz tutaj. Nie wiem, czy będzie taki sam zestaw jak dzisiaj. Nie wiem, czy będą tosty i soki z jarmużu, ale słyszałem, że babeczki bezglutenowe to jest to, co by ciebie uzadowoliło. Także no kto wie, no zapraszamy gorąco, zapraszamy. A powiedz mi, to jak wyglądają takie kobitki bezglutenowe? Babeczki, nie kobitki. Babeczki. Przejdźmy do zagadki, no to musicie ludzie zadzwonić do mnie. No ale nas nie ma na miejscu, więc to ty musisz przypomnieć numer. Dasz radę? 2 2 4 4 3 0. Brawo. I czekam na telefon.
Złote Przeboje. Śniadanie u gwiazdy w radiu Złote Przeboje. U Pawła Stasiaka jesteśmy dzisiaj na śniadaniu w centrum Warszawy. Po mieszkaniu się kręcimy, ja tu Ukrainę widziałem, wiesz? Całą? Całą. U mnie? No u ciebie. A to... Tylko Donbas. A to pianino, przepraszam, że źle. O to ci chodzi. No pianino jest konieczne. Wprawdzie w związku z tym, że zaczął się sezon grzewczy, to trochę się rozstroiło, a nawet nie trochę. Ono właśnie tak dwa razy w roku dostaje takiego kopa i właśnie jak się rozpoczyna ten sezon grzewczy oraz jak się kończy ten sezon grzewczy. Sezon w tym roku akurat mieliśmy na tyle dynamiczny, że nie udało mi się z tego czasu. Oj, to chyba moje. O. To wyłączamy. No a jak się okaże, że jakiś koncert do zrobienia, to co? To oddzwonimy. Damy radę. Sprawdzimy? Czy działa? My możemy. Ale Jezus, ten dźwięk będzie straszny. No dawaj, dawaj. Ale dobra, dobra. Ciąć. No jak słyszycie, sezon grzewczy się zaczął rzeczywiście. Ale to jest takie lata 30, nie? Takie trochę takie... Slapstickowe, dokładnie. Można, nie, no spokojnie. W związku z tym, że od maja już rozpoczęliśmy jazdy, to nie zdążyłem wystroić od poprzedniego sezonu grzewczego. W związku z tym tak to słychać. To jest taki moment, kiedy ty siadasz do pianina i mówisz, teraz będę komponował? Wiesz co, powiem szczerze, że póki co nikogo nie zmusiłem jeszcze do wysłuchania moich kompozycji. Mam naprawdę utalentowanych przyjaciół, którzy świetnie komponują i zostańmy przy tym. Paweł Stasiak, śniadanie u gwiazdy. To my się bierzemy za te tosty. Jak dojechać do pracy i jak nie utknąć w korkach? No właśnie, pora na te praktyczne wiadomości z naszych pięknych, szerokich i nowych dróg. Radio Złote Przeboje. Tylko prawdziwe Złote Przeboje. Złote Przeboje na dzień dobry. Śniadanie u gwiazdy. Przyszła ta trudna chwila, jesteśmy u Pawła Stasiaka. Będziemy polewać, czujemy się jak kamikaze z twojej piosenki. Przygotowałeś jakiś sok, o którym już mówiliśmy wielokrotnie, nie mogliśmy się jakoś tak przymierzyć, ale jednak teraz przyjdzie ten trudny moment, tak? No, dla was na pewno. Ja to znam. Słuchajcie, no to może zanim się napijemy tego soku składającego się z jarmużu i ananasa. Co, chcesz się pożegnać? No. Było nam bardzo miło. Nigdy nie wiadomo, jakie będą reakcje, tak jest. To co, na zdrowie tym zielonym. Zdrowie? Nie, pyszne to. Paweł Stasiak, śniadanie u gwiazdy. Złote Przeboje na dzień dobry. Śniadanie u gwiazdy. Kolejne 4 minuty poranka za nami. Radio Złote Przeboje w centrum Warszawy. U Pawła Stasiaka jesteśmy już za moment do studia, które jest puste. Przyjdzie Zygmunt Heiser i mam nadzieję, że on ma to takie Pikachu do drzwi, bo inaczej będzie się dobijał i nikt mu nie otworzy. Zgadajmy, co możemy zostać do obiadu? Proszę bardzo, oczywiście. Zobaczcie, możemy też zadzwonić po pana Zygmunta. Zapraszamy gorąco. No i kłaniamy się nisko. Jarek Budnik i Piotr Jaworski. Zostańcie z nami. Śniadanie u gwiazdy w radiu Złote Przeboje. U Pawła Stasiaka jesteśmy w centrum Warszawy. Mieszkanie w bloku apartamentowcu, jak ty to nazywasz, jak wolisz? W budynku. W budynku po prostu. Ale tak, widzę, że jest toczek, widzę, że stoją buty do konnej jazdy, a konia przy wiejskiej parkujesz. No ciut obok. No wiesz, z parkowaniem tutaj chyba najbliżej dla koni jest jednak możliwość w łazienkach, ale można tam zostawiać konie, bo już wiem. Natomiast nie mam własnego zwierzęcia tego typu, w związku z tym korzystam głównie z miejsc, które wypożyczają na jazdy, ale to zupełnie wystarcza. W trasie, w momencie, kiedy nie wiem, przychodzi lato i praktycznie non-stop jesteście w pracy, czy ty znajdujesz czas na takie przyjemności właśnie jak, nie wiem, o, mam tutaj 3 godziny wolnego i wyskoczę na konie? Jest czas na konie, czasami jest czas na kitesurfing, tak jak było w tym roku, czasami jest czas na jeszcze inne jakieś tam sporty, na zwiedzania, na odwiedzanie ludzi, których się dawno nie widziało, także naprawdę czasami wyjeżdżam wcześniej, bo wiem, że później. Żeby wrócić później. To jest kwestia tylko rozplanowania odpowiedniego i na pewno każdy by sobie to mógł tak ustawić. Skoro już jesteśmy przy temacie koncertowym, no to tak sobie myślę, koncert Papa D w Walentynki. No to by było coś. To by było coś, tak. Tym bardziej, że Walentynki wypadają w 2015 roku właśnie w ostatnią sobotę karnawału. Robicie taki koncert właśnie, walentynkowy. Oczywiście, że tak. Walentynki, koniec karnawału, rozpoczęcie nowej trzydziestki, koncert urodzinowy. Myślę, że z ciekawymi gośćmi, a jednocześnie no, przede wszystkim z naszymi piosenkami, bo to jest najważniejsze. Słuchajcie, no to my już teraz zapraszamy was, mogę to głośno i oficjalnie powiedzieć, Radio Złote Przeboje zaprasza na walentynkowo, urodzinowo, karnawał
finałowy koncert Papa D. Złote przeboje na dzień dobry. Śniadanie u gwiazdy. No to teraz coś na zachętę, żebyście zapamiętali i nabrali ochoty. Kawałek, który na pewno na tym walentynkowym koncercie się pojawi. Papa Dance, Nice Story. Teraz jest 18 po 9. Twarz dobrze znam, lecz to nie ty. O, 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 o. Dlaczego tak zmieniłaś się? Śniadanie u gwiazdy w radiu Złote Przeboje. Nasz gospodarz, nasza gwiazda, Paweł Stasiak, gotuje świetnie. No naprawdę sok z ananasa i jarmuzu genialny. Kawka była fantastyczna. Tosty też. No ale my tutaj nie przeszliśmy tylko, żeby jeść, ale żeby zrobić taki mały wywiad. Co dobrego będzie słychać już niebawem w zespole Papa D? Ja mam nadzieję, że będzie głównie dobre słychać. Zapraszamy na nasze koncerty, my gramy cały czas. Mimo, że dla nas ten czas taki najbardziej aktywny to jest od początku maja do końca września, to jednak my cały czas koncertujemy i kilka koncertów w miesiącu zawsze prezentujemy. I zapraszamy też do wsłuchiwania się na antenie radiowej, gdyż niedługo pojawią się zupełnie nowe nagrania. Nadal będą wesołe, nadal będą balangowe i nadal będą takie, jakie powinny się z nami kojarzyć. Niestety, ja tak patrzę na ten zegarek, zawsze jak jest miło na śniadaniu, to czas płynie szybciej. No i dlatego trzeba się pożegnać. Jest ten twój zegarek, tutaj widzę, ile tam jest? 5 godzin do tyłu? Mniej więcej. Nie wiem nawet, ile to będzie. Kto by to zliczył? Słuchajcie, jak będziecie robić później jakąś taką inny program, na przykład obiad, to też zapraszam. Jak będzie w planie, to coś tam naszykujemy. Ewentualnie jakieś podwieczorki przy mikrofonie też są mile widziane, więc do zobaczenia i pozdrawiam wszystkich fanów muzyki lat 80. w Radiu Złote Przyboje. Paweł Stasiak, nasz dzisiejszy gospodarz, nasza dzisiejsza gwiazda. My też się kłaniamy. Jarek Budnik. Piotr Jaworski. Było bardzo miło. Wielkie dzięki. A już za chwilę w tym naszym miejscu pojawi się Zygmunt Heizer. O, on też o latach 80. może co nieco powiedzieć. Oj tak, dzień dobry Państwu. Działo się działo w latach 80., bo to przecież i ślub, i małżeństwo, i dzieci, i początek pracy, ale wracamy do dnia dzisiejszego. Heizer na weekend. Zaczynamy już za chwilę, ale tak przy okazji, panowie, ja pamiętam o tym zaproszeniu do Pawła na obiad. Pawełku, jak masz tam coś dobrego, ja kończę 13.30, przygotuj się na moją wizytę. A co w programie Heizer na weekend? No między innymi będziemy się rozgrzewać przed zimą. Czekam na wizytę Muńka Staszczyka. No i porozmawiamy sobie o wróżbach, dlatego że Andrzejki tuż, tuż. Zygmunt Heizer.